Cześć, jak się macie? Ja akurat tak średnio ciągle męczy mnie coś tam w gardle, coś tam w oskrzelach. Nie za dobrze cały czas się czuję, ale nie o tym miałem mówić. Dzisiejszy vlog powstaje tak trochę z nagłej inspiracji, a inspiracja ta została wywołana przez fragment konferencji prasowej, którą obejrzałem całkiem niedawno. Chodzi mi o fragment konferencji prasowej dotyczącej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie dziennikarka i dziennikarz zarzucili Owsiakowi, Jurkowi Owsiakowi, czyli całemu temu głównemu koordynatorowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że opinia taka krąży wśród na przykład posłów PiSu, czy wśród ogólnie portali różnych informacyjnych, że Jurek Owsiak oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie są do końca uczciwi i ukrywają fakt, że na pewno nie 100% środków pozyskanych w takiej zbiórce idzie na pomoc dla potrzebujących szpitali. I moja reakcja jest taka, moje pytanie jest takie, właściwie skierowane do tych dziennikarzy, jak i do osób, które tak samo myślą, i co kurwa z tego, że jeżeli nawet Owsiak bierze z tego jakieś pieniądze. Dlaczego ja tak myślę? To jest oczywiście moja prywatna opinia, która być może wywołała spore jakieś kontrowersje, ale ja osobiście uważam, że nawet jeżeli z tej całej zbiórki kilkudziesięciu milionów złotych, którą tam Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uzyskała w ciągu ostatniego czasu na pomoc dla potrzebujących szpitali, na nowy sprzęt, jeżeli nawet nie 100% tej kwoty idzie na tą pomoc, tylko dajmy na to, nie wiem, 80%, to ja i tak jestem zdania, że ta inicjatywa i ta cała organizacja i ta cała zbiórka jest jak najbardziej potrzebna. I nawet jeżeli te 10, 20 czy ileś tam procent z tej kwoty idzie na zarobek dla Owsiaka, jego rodziny i wszystkich ludzi, całego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy tam to wszystko organizują, czy na wsparcie przystanka Woodstock, to i tak naprawdę mnie to w ogóle nie obchodzi osobiście, ponieważ wiadomo, że jest jeden zasadniczy fakt. Fundacja taka jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy wiele innych fundacji nie są organizacjami non-profit. Non-profit, czyli że nie osiągają żadnych profitów ze swojej działalności. Otóż fundacja jest takim tworem, który w jakiś sposób musi się utrzymać, tak? To jest chyba proste i logiczne. Jeżeli tworzymy jakąś tam organizację, na przykład taką jak fundacja, to ona z jakichś środków musi się utrzymać. Trzeba, nie wiem, opłacić powierzchnię pod jakieś biura na przykład tej fundacji. Trzeba opłacić na przykład utrzymanie stron internetowych fundacji, serwerów, na których te strony funkcjonują. Trzeba nawet, nie wiem, głupie utrzymanie konta w banku dla danej fundacji utrzymać. Ci ludzie, którzy tą daną fundację zakładają, no muszą też z czegoś żyć. A jeżeli ta praca w tej fundacji pochłania im większość prywatnego czasu, no to ciężko od nich wymagać, żeby robili to za darmo, prawda? I jeżeli nawet, podobno Owsiak się nie przyznaje i tam wielu mu zarzuca, że on czerpie jakieś tam korzyści, a do tego się nie przyznaje, a tak naprawdę ja mam to osobiście w dupie, jeżeli Owsiak, nie wiem, czesze na tej całej imprezie jakiś ogromny hajs rzędu, nie wiem, kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów, to jak na mój gust, jak najbardziej mu się należy. Jemu, jego rodzinie i wszystkim, którzy w tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy funkcjonują, ponieważ jakby nie było, przez 20, odkąd pamiętam, czyli przez 20 parę lat,
ostatnich. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku zbiera ogromne kwoty i co roku jakieś tam te nowe sprzęty na różne oddziały szpitalne w różnych częściach kraju trafiają. Ja mieszkam w Zamościu i wiem, że kilkukrotnie także do szpitala wojewódzkiego w Zamościu takie sprzęty z finału wielkiej zakupione przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy trafiały i na pewno ludzie, którzy dzięki tym sprzętom uzyskali jakąś pomoc dla siebie bądź swojej rodziny, na pewno tak nie myślą o całej tej sytuacji i tak nie uważają, że Owsiak czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie powinni na tym nic zarabiać. Spróbujcie, jeżeli jesteście tacy mądrzy, tacy pewni tego, że to jest niepotrzebne i że to jest złe i nieuczciwe, to spróbujcie sami stworzyć jakąś taką organizację, która będzie się zajmowała pomaganiem innym ludziom i zobaczycie wtedy, ile to kosztuje. I czy będzie i czy długo ta wasza organizacja przetrwa, jeżeli nie będziecie na niej kompletnie nic zarabiać. Nie ma fundacji, praktycznie chyba żadnej, którą bym znał, która w jakiś sposób na siebie nie zarabia. Są przecież tam ludzie, którzy w tych fundacjach pracują, którzy pomagają innym ludziom, czy tam koordynują zbieranie na przykład funduszy na pomoc tudzież dla instytucji, tak jak to robi to WOŚP, czy dla pojedynczych potrzebujących, tak jak robi to wiele innych fundacji, że ma swoich podopiecznych i na ich cele zbiera pieniądze. No te fundacje z czegoś muszą funkcjonować i to nie jest tak, że te pieniądze dla tych fundacji biorą się z powietrza i że oni się utrzymują z własnych środków, bo w mojej prywatnej opinii, tak na logiczne rozumowanie, no to sami z własnych pieniędzy chyba wszystkiego nie finansują. Chyba, że są obrzydliwie bogaci i nie mają co z pieniędzmi robić. Ale żadna fundacja, wydaje mi się, nie funkcjonuje w ten sposób. No i to jest takie pierdolenie, oszopienie, za przeproszeniem, że będę się wyrażał, kiedy ktoś bojkotuje działalność takich organizacji jak WOŚP czy jakichś innych fundacji, zarzucając im, że oni nieuczciwie zarabiają pieniądze na wykorzystywaniu faktu, że ludzie chcą pomagać ludziom. Tylko że tak naprawdę, gdyby się właśnie każdy pojedynczy człowiek wziął za takie zorganizowane pomaganie innym ludziom, to by dopiero zobaczył, na czym to wszystko polega. Więc ja osobiście czasami oczywiście staram się wspomagać, jeżeli gdzieś spotkam wolontariuszy WOŚP-u, jakąś tam drobną sumą, nigdy jakichś tam wielkich kwot na to nie przeznaczałem, ale jakoś tam staram się to robić, ponieważ widzę sens takiej pomocy i nawet jeżeli, dajmy na to, z moich 10 złotych, które rzuciłem do puszki, nie wiem, trafi 6 czy 7 na pomoc, a 3 złote trafi do, że tak powiem, w koszty obsługi i utrzymania całej tej organizacji, to i tak wolę rzucić te 10 złotych niż, nie wiem, wydać je na 2 piwa. Bo z tego będzie na pewno większy pożytek niż z czegokolwiek innego. Są jeszcze inne zarzuty w stosunku do WOŚP-u i Owsiaka, że dlaczego, właściwie opierające się na tym, że dlaczego Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy robi to, co powinien robić nasz kochany polski rząd za pieniądze, które pobiera z różnych podatków i składek. Tylko że uwierzcie mi na słowo, że nawet gdyby coś takiego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszym kraju nie funkcjonowało, to jestem sobie w stanie chyba obie ręce dać obciąć, że na pewno, że tak powiem, z pieniędzy budżetowych, z pieniędzy, które wpływają z kasy, z portfeli podatników do budżetu państwa, zapewne tylu sprzętów przez całe te 20 par lat funkcjonowania WOŚP-u nigdy by do szpitali nie trafiło, nawet gdyby tej organizacji nie było. Ponieważ nasz rząd jest taki, jaki jest, na jego temat już się wolę nie wypowiadać, bo polityka jako taką mnie nie interesuje, mam ją daleko w poważaniu. Tak, jestem zdania i jestem raczej pewien, że nawet gdyby coś takiego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie funkcjonowało, to na pewno nasz kochany rząd z wiecznych dziurawego budżetu naszego państwa tak szpitali nie uposażył, jak to zrobiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I tak naprawdę wszyscy hejterzy, którzy jedziecie na WOŚP, najpierw się zastanówcie naprawdę, ile byście sami zrobili,
gdybyście mieli, ktoś wam, nie wiem, mieli taki pomysł, żeby pomagać innym w jakiś sposób. I naprawdę docencie to, co robi Jurek Owsiak ze swoją ekipą. Ja oczywiście nie jestem jakimś jego super fanem czy coś, ogólnie gość ani mnie ziębi, ani mnie grzeje, ale przynajmniej widzę, co on zrobił przez te 20 parę lat dla polskiego społeczeństwa, jakby nie wychodziło. Ilu ludziom też przez to pomógł. I jestem zdania, że po prostu nawet jeżeli on na tym czesze grubą kasę dla siebie i swojej rodziny, to niech sobie ją czesze. I to po prostu jest jego zasłużony, że tak powiem, dorobek. Jeżeli się na tym bardzo dorobił i ma, nie wiem, jakieś sekretne konta w szwajcarskich albo jakichś innych bankach w rajach podatkowych, po to tylko, żeby nikt mu nie powiedział, że się na tej fundacji dorabia. No i że faktycznie, jeżeli zakładając, że faktycznie na tej fundacji się dorabia, a na tej organizacji się dorabia, a otwarcie twierdzi, że nie, a faktycznie tak, no to już jest na pewno z jego strony złe i nieuczciwe, ale to trzeba być na 100% pewnym, że tak jest. Ja 100% pewności nie mam, że on faktycznie tak robi. Podstaw, by mu nie wierzyć, też nie mam. Widzę nawet i po zamojskim szpitalu, że te sprzęty faktycznie są kupowane i szpitale są wyposażane, więc jego praca jak najbardziej ma sens, ta cała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak najbardziej ma sens. Nasz rząd by na pewno tego nie zrobił, nawet gdyby jej nie było i tak tych szpitali nie wyposażył. Na to nie mamy co liczyć i to na pewno jeszcze przez najbliższych kilkadziesiąt lat się w naszej polskiej mentalności nie zmieni. Więc nie bądźmy aż tacy zawistni, nie bądźmy aż tacy zazdrośni, bo jeżeli zazdrościmy, nie wiem, Owsiakowi tego i hejtujemy na niego, że on ma kupę kasy, bo założył sobie fundację i czerpie z tego korzyści zamiast pomagać ludziom, to naprawdę spróbujmy sami coś zrobić, sami się taką pomocą zająć. Nawet kurczę, głupie, to nie może funkcjonować za darmo i całkowicie non-profit, bo nawet nie wiem, oni, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wystawia mnóstwo aukcji na Allegro, no to ale przecież za aukcję się na Allegro płaci, no chyba, że ma jakąś umowę, że Allegro nie odciąga prowizji od tych aukcji, ale za głupie aukcje na Allegro przecież Allegro zarabia na prowizjach i ktoś te prowizje musi zapłacić, no i tutaj akurat wystawiający płaci prowizję na Allegro, więc w tym wypadku WOŚP, no ewentualnie WOŚP sobie to odzyska na pieniądzach, które na tych aukcjach zarobiło. Ale mimo wszystko, nawet w takich głupich rzeczach trzeba za wszystko płacić, bo mamy kapitalizm, mamy rynek kapitalistyczny i taką strukturę ekonomiczną w dzisiejszych czasach i to się też prędko raczej nie zmieni. Wszystkim rządzi pieniądz, fundacjami też. Z czegoś one muszą żyć, z czegoś się utrzymywać i za coś funkcjonować. Więc myślę, że ta cała nagonka na WOŚP i ten cały hejt to jest po prostu, nie wiem, ludziom się w głowach przewraca i nie mają co robić z wolnym czasem, nie wiem, nie mają pieniędzy po świętach, bo za dużo wydali w supermarketach i już im szukają dziury w całym. A tak naprawdę trzeba patrzeć na to, że jednak ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez tyle lat tym ludziom pomaga. Chociaż pośrednio wyposażając szpitale, do których ci pacjenci i ci młodzi, bo głównie dzieciom pomagała, teraz od jakiegoś czasu pomaga też osobom starszym, wyposażając oddziały geriatrii, więc spójrzmy na to trochę z innej strony i zastanówmy się nad tym, co my mówimy, bo naprawdę dzisiaj oglądając tą konferencję, Owsiak zachował się, jak się zachował, trochę dziwnie, ale sporo racji w tych swoich słowach miał, że no, ludzie tacy jak posłanka Pawłowicz, czyli reprezentanci naszego kraju, powinni jednak coś pokazać, jakąś klasę, jakąś inteligencję, jakąś erudycję i jakiś poziom reprezentować. A takie wypowiedzi jak posłanki Pawłowicz, czy takie wypowiedzi, jakie krążą po internecie na temat WOŚP-u, jakieś tam udowadnianie tego, ile Owsiak zarobił, a ile nie zarobił, ile ukrył, a ile ukradł, to po prostu jest no, parodia i takie jest moje zdanie. Odczepcie się od Owsiaka,
dajcie mu spokojnie funkcjonować. Jeżeli nawet dochrapał się już kilkudziesięciu milionów gdzieś na tajnych kontach, to niech mu to wyjdzie na zdrowie, nie przeje tego i nie przepije, bo nie da rady. I tak te pieniądze prędzej gdzieś tam do obiegu wrócą. I to by było chyba z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie, komentujcie, czy chcecie więcej vlogów na takie dziwne życiowe tematy. Ja mam bardzo w niektórych miejscach konkretne i bardzo kontrowersyjne może poglądy, ale to są moje poglądy, którymi się z Wami dzielę. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i cześć w kolejnym vlogu.